Każdy nie raz i nie dwa słyszał o czymś takim jak poziomy świadomości. I jeżeli jesteś ze mną już dłużej, to z pewnością ta koncepcja jest Ci znana. Natomiast w tym filmie wejdziemy sobie w temat poziomów świadomości z zupełnie innej perspektywy, tak żeby przybliżyć Ci ich działanie i żebyś mógł po prostu zacząć wykorzystywać poziomy świadomości jako narzędzie do swojego rozwoju, do swojego wewnętrznego wzrostu. Ale to i tak nie wszystko, gdyż na sam koniec pokażę Ci niezwykle proste ćwiczenie, niezwykle prostą praktykę, dzięki której będziesz w stanie niezwykle szybko określić to, gdzie znajdujesz się na mapie poziomów świadomości, a także zrobić kolejny krok w swoim wielowymiarowym rozwoju. Także zapraszam! Cześć, mam na imię Bartek i pomagam ludziom podnosić poziom wibracji. Jeżeli chodzi o same poziomy świadomości, to prezentowałem mapę poziomów świadomości już nie raz, ani nie dwa. Tak naprawdę znajdziesz ją w wielu moich filmach i dzieje się tak głównie dlatego, że poziomy świadomości, mapa poziomów świadomości jest tak naprawdę niezwykle prostym, a zarazem niezwykle użytecznym narzędziem, które może pomóc każdemu człowiekowi. Może pomóc każdemu człowiekowi nie tylko od tej strony duchowościowej, tak? Nie tylko po to, żeby faktycznie doświadczać tego wewnętrznego wzrostu, ale również w tym, by zacząć tutaj, w tej rzeczywistości, doświadczać takiego życia, jakiego faktycznie pragnie doświadczać. No bo pamiętaj, zarówno rozwój duchowy, jak i życie w materii, one absolutnie nie są od siebie w żaden sposób oderwane. One są ze sobą połączone. I tak naprawdę Twój wewnętrzny rozwój, przekraczanie poziomów świadomości przekłada się bezpośrednio na każdy z obszarów Twojego życia. Ale zanim przejdziemy sobie już do stricte samych poziomów świadomości, dwie informacje, dwa ogłoszenia. Pierwsze z nich to podziękowanie. Podziękowanie dla każdego z Was, kto był ze mną w ostatnim tygodniu na serii webinarów, na serii spotkań na żywo. Bardzo dziękuję Wam za tą energię, bardzo dziękuję Wam za Waszą obecność. To jest naprawdę dla mnie zaszczyt i niesamowita radość, że mogę się tym z Wami dzielić, że chcecie się tego uczyć, że chcecie o tym słuchać i chcecie to stosować w swoim życiu. I to jest coś, co jest naprawdę, naprawdę piękne. Druga rzecz to to, że mój zespół troszeczkę się rozrasta i tutaj chcę, żeby każdy z Was miał tego świadomość, że już od niedługo na wiadomości, komentarze i tak dalej, ja również oczywiście będę czasami odpowiadał, natomiast będą to robić również dodatkowe osoby, osoby, o których więcej dowiesz się na pewno w przyszłości. Natomiast tutaj z tego miejsca mogę Cię zapewnić, są to ludzie, którzy są absolwentami alchemii podstawowej, alchemii zaawansowanej i dlatego ja też mam taką wewnętrzną pewność, że to, co Ci podpowiedzą, to, co Ci odpiszą, będzie naprawdę czymś, co po prostu będzie dla Ciebie pomocne. Aha, jeszcze jedna taka mała drobnostka, już naprawdę przechodzę do tematu. Dziękuję Wam również za wszystkie postawione mi kawki i tutaj też również zapewniam Cię, mimo tego, że sam oczywiście lubię wypić czasami kawę, to wszystkie te środki idą na cele dobroczynne. Chodzi tutaj o fundację dla zwierząt. Wszystkie te środki, ja nie kupuję sobie za to kawek, tak naprawdę wszystkie te pieniążki przeznaczamy na pomoc zwierzaczkom. Także dziękuję w imieniu swoim, ale także wszystkich naszych małych, futrzatych istotek, które nie mają tej możliwości, którą mamy my. Czyli tego, by faktycznie wpływać na siebie, wpływać na swoją rzeczywistość i są zdane tak naprawdę tylko na naszą dobrą lub złą wolę. Także dziękuję, naprawdę bardzo Ci dziękuję. A teraz już przechodząc do rzeczy. Tutaj teraz, zobacz, klasyczny, albo przesunę się, żeby było widać jeszcze lepiej. Klasyczny model, tak? Ta klasyczna mapa, znaczy podkreślam, nie jest to klasyka, klasyka wygląda troszeczkę inaczej, to jest moja prywatna adaptacja tej mapy.
I ta adaptacja doskonale oddaje i pokazuje to, jak wiele ludzi jest na jakim poziomie na chwilę obecną na Ziemi, tak? Dlatego jest to piramida. Najwięcej ludzi na chwilę obecną, chcąc, nie chcąc, tak? Można z tym polemizować, można się z tym nie zgadzać. Jasne, każdy ma swoją perspektywę. Natomiast według mnie i według badań, jakie prowadził David Hawkins, właśnie tak to się przedstawia. Najwięcej ludzi jest na poziomie cierpienie, przetrwanie, troszkę mniej na neutralności, jeszcze mniej na poziomie flow, jeszcze mniej na poziomie tego czystego Tao tak zwanego i najmniej osób, tak naprawdę jednostki, są na poziomie ostatecznej świadomości. I tutaj, jeżeli chodzi o mapę poziomów świadomości, ja to już podkreślałem nieraz, ale chcę o tym przypomnieć, bo to jest naprawdę niezwykle istotne, tak? Żeby się tutaj nie pogubić. O co chodzi z mapą poziomów świadomości? Jak sama nazwa wskazuje, mapa to mapa. A do czego służy mapa? Mapa służy do tego, żeby móc określić, w jakim kierunku i jaką drogą chcemy zmierzać. Myślę, że to jest oczywiste, tak? Tylko tutaj, zanim jeszcze wejdziemy sobie w ten temat troszeczkę głębiej, pamiętaj o jednej niezwykle istotnej rzeczy. Żebyśmy mogli korzystać z mapy, to musimy wiedzieć, gdzie na tej mapie się aktualnie znajdujemy. Wyobraź sobie na przykład, tak, przyjeżdżasz do nowego miejsca, do nowego miasta, no i chcesz tam przemierzyć jakąś trasę. Jeżeli ty na tej mapie, którą masz, źle określisz swoje położenie, aktualne położenie, no to na nic się ta mapa zda, tak? No bo nie będziesz w stanie w żaden sposób pragmatycznie i funkcjonalnie wyznaczyć swojej trasy, którą chcesz przebyć od punktu A do punktu B. I tak naprawdę dopiero zdolność do tego, żeby określić swoje aktualne położenie, jest dla nas tym punktem wyjściowym do jakiejkolwiek dalszej pracy. I żeby w ogóle móc określić swoje położenie, tak, no wiadomo, jeżeli gdzieś tam jesteśmy, na przykład w jakimś innym mieście, no to jest bardzo proste, bo wystarczy, że pójdziemy na róg dwóch ulic, zobaczymy sobie, jakie właśnie ulice się przecinają, znajdziemy to przecięcie na mapie, no i pstryk, wiemy, gdzie jesteśmy. Natomiast jeżeli chodzi o mapę poziomów świadomości, jest to troszeczkę bardziej złożony proces, natomiast nie jest on niczym na tyle skomplikowanym, żeby naprawdę nie poradziło sobie z tym, nie wiem, 12 czy 15-letnie dziecko. Ale, tutaj podkreślam, jest jedno ale. Żeby móc określić swoją pozycję, swoje aktualne położenie, swoje umiejscowienie na mapie poziomów świadomości, potrzebna jest jedna niezwykle cenna i wartościowa cecha. Być może ktoś już się tutaj nawet domyśla, tak, o czym mówię dokładnie. I chodzi mi oczywiście o nic innego jak szczerość i tą zdolność do stanięcia ze sobą w prawdzie. O co chodzi? Bo jasne, zdaję sobie sprawę, to może brzmieć enigmatycznie, może nie być to w pełni przejrzyste i klarowne. Szczerość ze sobą, zdolność do stanięcia ze sobą w prawdzie, to nic innego jak właśnie taka zdolność do obiektywnego spojrzenia na swoją aktualną sytuację życiową. Dlaczego? Dlatego, że rozwój duchowy w dużym stopniu toczy się na poziomie mentalnym, tak? Na poziomie umysłu. Przynajmniej tak jak sobie gdzieś tam obserwuję różne historie, no to bardzo często rozwój duchowy jest właśnie tak przedstawiany, że to jest potrzeba zrozumienia czegoś na poziomie mentalnym, że to jest potrzeba właśnie ułożenia sobie jakiejś wiedzy teoretycznej, no i że wtedy to nam daje jakiś, powiedzmy sobie tak, jakąś możliwość do dostawiania kolejnych kroków na naszej drodze. Ja tutaj absolutnie nie przekreślam nabywania wiedzy teoretycznej, bo ona oczywiście jest potrzebna, a przynajmniej w jakimś stopniu jest nam potrzebna. Nawet to, co robię tutaj, dzisiaj w tym filmie, tak, no to jest wiedza teoretyczna, ale dopiero to praktyczne zastosowanie jej w życiu, czyli mówiąc innymi słowy, wcielenie jej, czyli wypchnięcie jej, tak, z umysłu, z poziomu mentalnego na poziom ciała. Mamy to piękne słowo, wcielać coś w życie, całe sformułowanie nawet, tak? I co to znaczy? To znaczy właśnie, że myśl, czyli teoria, którą przyswoisz, nie zostaje tutaj, ona się tu nie kłębi, a raczej ty nie kłębisz się w labiryncie tych teorii, tylko przepychasz tą teorię na poziom ciała i dzięki temu możesz wcielać to tutaj w życie.
Dlaczego jest to ważne? Jest to ważne dlatego, że tak naprawdę Twoje ciało to część Twojego nieświadomego umysłu, czyli aż 95% tego pojazdu, którym Ty się tutaj poruszasz. Jeżeli tylko 5% faktycznie rozumie, myśli o tym i próbuje tak jakoś się w tym odnaleźć, no to jest niestety za mało. Rozumiesz, jeżeli 5% coś rozumie, a 95% robi coś zupełnie innego, to efekt nigdy nie będzie taki, jakiego byś się tutaj spodziewał. No i właśnie, żeby stanąć ze sobą w prawdzie, tak? Podkreślam, to nie chodzi o to, żeby sobie zapamiętać to, czy żeby tak naprawdę zrozumieć konceptualnie, czym jest mapa poziomów świadomości, ale żeby zobaczyć odbicie poziomu świadomości w Twoim życiu. Bo tak jak powiedziałem, to się przekłada na samym początku, tak? Jeżeli Ty podnosisz swój poziom świadomości, jeżeli faktycznie pracujesz ze swoją wibracją, no to znajduje to odbicie po kolei w każdym obszarze Twojego życia. I powiem Ci szczerze, ja na początku, gdzieś tam jeszcze kilka lat temu, kiedy w ogóle zacząłem pracować ze swoją świadomością nad swoim rozwojem, no to wielokrotnie próbowałem sobie wmówić i przekonać się, że ja już mam tak duże mentalne zrozumienie, ogarniam tyle koncepcji, że przecież no ja już na pewno jestem na wysokim poziomie świadomości. Ale na tamtym etapie mojego życia, gdzie się nie rozejrzałem, wszystko w moim życiu się rozjeżdżało, wszystko wymagało korekty, naprawy lub nawet były tam pożary, które musiałem później gasić. Natomiast kiedy faktycznie wyszedłem z umysłu i zacząłem to wcielać, urzeczywistniać, wtedy zacząłem widzieć również przełożenie w swoim życiu. Więc tutaj zwróć na to uwagę, na ile Ty widzisz właśnie to bycie we flow, te wyższe stany, tą miłość i tak dalej, na ile znajduje to odbicie w Twojej codziennej rzeczywistości. Bo jeżeli nie znajduje to odbicia w Twojej codziennej rzeczywistości, to znaczy, że nie jesteś na takim poziomie wibracji, na jakim mogło Ci się wydawać, że jesteś. Mówię o tym tylko dlatego, że ja przez długo po prostu okłamywałem sam siebie, a przez to zacząłem się w którymś tam momencie pętlić. I nie chciałbym, żebyś ty musiał, czy też musiała również tkwić w takiej pętli, kręcić się w kółeczko i zastanawiać się, dlaczego to nie działa. Dobra, kochani, ale do rzeczy. Tutaj już od dłuższego czasu wyświetla nam się ta mapa poziomów świadomości, więc myślę, że każdy tutaj zdążył już się z nią zapoznać, więc ja już nie będę jej nawet jakoś bardzo szczegółowo analizował, tak? Mamy, zaczynając od dołu, cierpienie, mamy przetrwanie, mamy neutralność, mamy wejście we flow, czyli ten życiowy przepływ, mamy czyste Tao i ostateczną świadomość. I bardzo prostym sposobem, bardzo prostą metodą na to, żeby zidentyfikować to, gdzie Ty możesz się aktualnie znajdować, jest oczywiście test mięśniowy, tak? W jednym z wcześniejszych filmów, tutaj teraz go gdzieś teraz podlinkuję, omawiam dokładnie, jak skorzystać z metody kalibracji, natomiast jest tam kilka dodatkowych obwarowań, więc też obejrzyj tam ten film dokładnie do końca i wsłuchaj się w to, co mówię. Natomiast inny sposób to oczywiście nic innego jak taka bezpośrednia analiza i samoobserwacja, czyli tak jak widzisz tutaj, tak mamy na poszczególnych szczebelkach naszej piramidki wyróżnione konkretne emocje związane z tym konkretnym poziomem świadomości. Więc to naprawdę nie jest fizyka kwantowa, to nie jest nic nie z tej ziemi, wystarczy tak faktycznie, obiektywnie spojrzeć na siebie, na swoje życie i przeanalizować to. Na ile ja daną emocję w swoim życiu odczuwam, na ile ta emocja dominuje w moim życiu lub na ile ja w swoim życiu po prostu pozwalam na to, żeby to właśnie ta emocja była tą emocją, która jest dominująca, która przejmuje nade mną kontrolę, a ja tak naprawdę reaguję w zupełnie nieświadomy sposób na ludzi, zdarzenia czy też sytuacje w moim życiu. Natomiast teraz zmienimy sobie troszeczkę perspektywę. Ja tutaj wezmę moją tablicę, magiczną tablicę i dodam tylko jeszcze jedną rzecz, tak? Bo to również jest niezwykle ważne. Okres czasu, w którym się aktualnie znajdujemy, nagrywam ten film pod koniec czerwca roku pańskiego 2022, możemy doświadczyć czegoś takiego jak tak zwany skok wibracji planety. Cała nasza planeta jest również świadomością, cała nasza planeta również podnosi swoją wibrację i my jako integralna część tej planety, tego większego organizmu, również zostajemy poniekąd popchnięci, tak, do tego, żeby zacząć wykonywać nad sobą świadomą pracę.
No ale to, co jest ważne, to to, że tak naprawdę nieważne, na którym poziomie świadomości jesteś, ten wzrost wibracji planety doprowadza do tego, że twoje odczucie swojego aktualnego umiejscowienia na mapie poziomów świadomości zostaje poniekąd spotęgowane. Czyli jeżeli na przykład jesteś na poziomie cierpienia, no to tego cierpienia czy powodów do cierpienia pojawia się w twoim życiu jeszcze więcej. Jeżeli jesteś na poziomie neutralności, to masz w życiu jeszcze więcej spokoju, jeszcze więcej relaksu, jeszcze więcej takiego właśnie lekkiego przyzwolenia na rzeczywistość, na taką rzeczywistość, jaką ona jest w swojej naturze. Bez próby zmieniania jest, bez chęci walki, bez niczego takiego. Natomiast również oczywiście, jeżeli jesteś na tych wyższych poziomach, czyli mówię tutaj chociażby o poziomie flow, o poziomie, gdzie nasze serce wypełnia miłość i ta miłość zaczyna się po prostu rozlewać dookoła, czy też jeżeli jesteś na jeszcze wyższym poziomie, no to tak naprawdę to wszystko zaczyna się tylko i wyłącznie potęgować. Pamiętaj o tym. No i idąc dalej, tak? Mamy tą mapę poziomów świadomości, mamy to cierpienie, przetrwanie, neutralność i tak dalej. Natomiast teraz chciałbym Ci wytłumaczyć, jak to wygląda. Zaraz znajdę tylko. Okej, weźmiemy ten. Jak to wygląda z perspektywy, z zupełnie innej perspektywy, bo poziomy świadomości to nie jest też coś jednowymiarowego, tak? To jest bardzo złożona tak naprawdę, bardzo wielowymiarowa koncepcja, bardzo wielowymiarowa idea i tutaj chciałbym Ci pokazać właśnie ten inny wymiar. Inny wymiar, o którym ja jeszcze od nikogo nie słyszałem, który jest tak naprawdę czymś, do czego się dostroiłem i po prostu pobrałem gdzieś tam tak z radiostacji, która nadaje o świadomości i takie informacje są tam po prostu dostępne. Więc teraz posłuchaj, tak? Pierwszy poziom, ten na samym dole piramidki, to oczywiście cierpienie. To, co widzisz tutaj, to nasz ludzik, który już tutaj występował ze mną nieraz w filmach. I ten ludzik jest otoczony oczywiście polem energii, tak? U zdrowego, funkcjonującego człowieka, który no nie ma jakichś zakłóceń, zaburzeń i tak dalej, pole energii stanowi, to jest oczywiście tak, rysunek, to nie jest jakiś naukowy... To nie jest jakaś naukowa prezentacja, natomiast mam nadzieję, że rozumiesz samą koncepcję, samą ideę. Pole takiego zdrowego człowieka, który jest w miarę szczęśliwy, żyje mu się ok, nie ma chorób, żadnych takich trudnych sytuacji, jest po prostu taką w miarę fajną, ładną kulką, której nic nie dolega. Natomiast, żebyś to zrozumiał czy zrozumiała, o co chodzi właśnie z poziomem cierpienia, przetrwania, neutralności, czy tych wyższych poziomów właśnie z tej perspektywy energetycznej, bo pamiętamy, tak? Wszystko jest energią, wszystko porusza się i cały czas wibruje z określoną częstotliwością i ty również jesteś energią. I jeżeli chwycisz, tak? Jeżeli kliknie ci ta energetyczna perspektywa, to zobaczysz, że nawigowanie i korzystanie z mapy poziomów świadomości stanie się dla ciebie czymś dużo łatwiejszym, prostszym i wręcz oczywistym. Więc teraz posłuchaj. W przypadku cierpienia, jak to wygląda? W przypadku cierpienia człowiek najczęściej ma po prostu, ja sobie, wezmę inny kolor i będę oznaczał po prostu różne poziomy różnymi kolorami. Zacznijmy od czarnego, czyli właśnie od tego cierpienia. To taki czarno-szary będzie, tak? W przypadku cierpienia pole energetyczne człowieka wygląda najczęściej tak. To jest taka poszarpana kulka. Dlaczego tak jest? Jest tak dlatego, że człowiek w żaden sposób nie dba o swoją energię i ta energia jest pożerana przez wszystko i wszystkich dookoła. Tak mówię oczywiście pożerana w przenośni, bo nic nie zjada naszej energii, energii nie da się zjeść, energii nie da się zniszczyć, energię, tak jak ktoś mądry bardzo powiedział, a był to Einstein, możemy jedynie transformować. I w takiej sytuacji, kiedy jesteśmy na poziomie cierpienia, nasza energia jest rozdysponowywana przez nas zupełnie nieświadomie najczęściej na głupoty tak naprawdę, tak? Czyli na co? Na wiadomości, na sytuacje w kraju, na polityków, na dramaty, dramaciki, historie i historyjki, którymi gdzieś tam jesteśmy karmieni, czyli tą taką tanią pożywkę, tanią papkę, nazwijmy to tutaj dla mas, tak? Jeżeli człowiek nie ma
swojego życia, nie myśli o sobie, o swoim rozwoju, nie skupia się na sobie, a dopiero dalej na świecie, tylko robi najpierw na świecie, a później na sobie, no to jego energia jest po prostu zaburzona, on czuje się źle, bo tak naprawdę życie też, jak już mówiłem w jednym z filmów, kształtuje się przede wszystkim na poziomie energii, na poziomie tego niewidzialnego gołym okiem biopola. Dobra, mamy poziom cierpienia. Idziemy dalej. Mamy kolejny poziom. Kolejny poziom to oczywiście przetrwanie. I teraz o co chodzi z przetrwaniem, tak? Z takiej właśnie stricte energetycznej perspektywy. Jeżeli spojrzymy sobie na poziom przetrwania, to tak naprawdę w przetrwaniu chodzi przede wszystkim o to, że człowiek chce z czymś walczyć. Człowiek chce walczyć ze złym rządem, ze złymi politykami, ze złymi stacjami w telewizji, tak? Człowiek chce walczyć ze złymi ludźmi, bo myśli, że tacy są i on musi się im przeciwstawić. Czyli tak naprawdę tutaj mieliśmy taką poszarpaną kulkę, natomiast w przypadku przetrwania będzie to kulka, która jest taka poszarpana, takie zęby, tak? Człowiek chce po prostu ugryźć to, co mu się nie podoba, to, co go wkurza, to, co tak naprawdę ma w sobie nieprzepracowane, a co zauważa w konsekwencji na zewnątrz siebie. My jako ludzie mamy ten taki mechanizm, tak? Nazwijmy to mechanizmem. Jeżeli coś wypieramy w sobie, jeżeli czegoś nie zauważamy w sobie, no to bardzo, bardzo, bardzo wkurza nas to na zewnątrz. Rozumiesz? Jeżeli nie chcę zauważyć tego, że ja na przykład jestem leniwy, to wkurza mnie lenistwo innych ludzi. Jeżeli ja nie chcę zauważyć, że na przykład jestem gadułą, to zaczyna wkurzać mnie gadulstwo innych ludzi. To są takie czerwone lampki, które zapalają się na tym pozornym zewnątrz po to, by zwrócić naszą uwagę właśnie na ten aspekt. Dobra, lecimy dalej. Mamy cierpienie, czyli taką pofalowaną tą kulkę nierówną, energia gdzieś tam się rozpływa na nie wiadomo co, na głupoty. Mamy przetrwanie, czyli walkę z rzeczywistością, czyli chcę się z kimś zmierzyć, tak? Bo on jest tym złym, ja jestem tym dobrym i ja to naprawię, ja tutaj jestem zbawicielem i będę tutaj robił porządki, tak? To jest tak naprawdę przetrwanie. Ale idąc dalej, mamy kolejny poziom i jest to nic innego jak poziom neutralności. O co chodzi w neutralności? W neutralności chodzi tak naprawdę o to, że człowiek przestaje już walczyć z czymkolwiek i po prostu zgadza się na rzeczywistość taką, jaka ona jest, dlatego że zaczyna to rozumieć i zauważać i właśnie wcielać w życie. Przede wszystkim wcielać w życie. I zdaje sobie sprawę, że wszystko jest potrzebne. Tak samo potrzebny jest morderca i tak samo potrzebny jest ktoś, nie wiem, kto wyrządza innym krzywdę, ale tylko dlatego, bo są ludzie, którzy zgłaszają na to zapotrzebowanie. Rozumiesz? Tak długo jak człowiek, będą ludzie na ziemi, na świecie, którzy faktycznie mają nieprzepracowane cierpienie, będą również ludzie, którzy będą im tego cierpienia dostarczać. I to jest bardzo proste. Ja wiem, mogą tutaj od razu oczywiście pojawić się komentarze, jak to Bartek, przecież kogoś tam zamordowali, zgwałcili, jest wojna, coś tam, coś tam, coś tam. Człowieku, stuknij się w głowę, o czym ty mówisz? Jasne, możesz się ze mną nie zgadzać, możesz z tym polemizować, ja z tobą polemizować nie będę, tak? Ja ci przedstawiam perspektywę, dzięki której ty możesz faktycznie zacząć wzrastać. Chcesz? Weź coś stąd dla siebie, jeżeli ci nie odpowiada, no niestety, ja ci na to już tutaj nic nie poradzę, tak? Nie zmienię mechanizmu i tego, jak działa rzeczywistość pod twoje widzimisię. Tak, także tak. I w przypadku neutralności my przestajemy już, tak? Nie oddajemy niczemu zewnętrznemu naszej energii, czyli zgadzamy się, po prostu dajemy przyzwolenie. Po angielsku mamy to piękne słowo allow. Allow it, pozwól na to. Pozwól na to całym czy też całą sobą. Pozwól temu być takim, jakim jest, ale ty się w to nie angażuj. Bo brak neutralności to jest troszeczkę taka sytuacja, jakbyś na przykład, nie wiem, mieszkając w bloku, zaczął łazić po wszystkich sąsiadach i zaglądać im, nie wiem, co gotują na obiad w tym tygodniu, czy mają posprzątane mieszkanie. Jakby to wszystko cię tak cholernie interesowało i ty musiałbyś, czy musiałabyś o wszystkim wiedzieć,
mieć na wszystko wpływ i wszystko próbować kontrolować. I chyba zdajesz sobie sprawę, że to jest bez sensu, tak? I nikt tak nie robi w normalnym, takim codziennym, regularnym. No chociaż różni są ludzie. Są ludzie, którym nudzi się na tyle, że interesują się życiem na przykład swoich sąsiadów. Jasne, zdarzają się takie sytuacje. Ale w neutralności chodzi o to, że ty się przestajesz interesować innymi ludźmi. Po prostu pozwalasz im na to, żeby żyli sobie swoim życiem tak, jak chcą. Tak długo oczywiście, jak nie wiem, nie ma to jakiegoś istotnego wpływu na ciebie, bo jeżeli ma ten wpływ, to znaczy, że gdzieś tam coś jest w związku z cierpieniem albo z przetrwaniem. I to jest bardzo proste, to jest bardzo proste. To, co widzisz na zewnątrz, to jest nic innego jak odbicie zapisów informacyjnych obecnych w twoim polu energii. Ja wiem, że to jest trudne, wiem, że umysł może mówić nie, umysł może to wypierać, ale zapewniam cię. Ja tutaj sobie nie zmyślam i nawet jeżeli w tym momencie masz takie odczucia, że ten facet jest jakiś dziwny, tak? On mówi o jakichś bzdurach, to powiem ci, że ja takie rzeczy już słyszałem w swoim życiu setki, jeśli nie tysiące, jeśli nawet nie więcej razy, tylko mijało pół roku, mijał rok i ci ludzie, którzy mówili właśnie takie rzeczy, dochodzili do tego, kurde, Bartek, ty miałeś rację. I to faktycznie, coś tu jest na rzeczy i to faktycznie tak działa. Dobra, mamy cierpienie, mamy przetrwanie, mamy neutralność, więc idziemy dalej, idziemy w górę. No i na górze, jeszcze wyżej, zaraz jakiś inny kolor tylko niech tutaj złapię. Dobra, weźmiemy sobie różowy. Nie, różowy już był. To zaraz. Okej, weźmiemy sobie czerwony i żółty dla kolejnych dwóch poziomów. I w przypadku tego poziomu flow, jak to działa? W przypadku flow działa to tak, że w człowieku tutaj, czyli w naszym ludziku, nie ma czegoś takiego jak napięcia. Jeżeli nie ma napięć, to życiowa energia, która przepływa przez każdego z nas, może po prostu robić to swobodnie, bez żadnych zakłóceń. A jeżeli ta energia zaczyna sobie już tak swobodnie przepływać, to co się dzieje wtedy? Tak jak z rzeką, tak wyobraź sobie, że jest jakiś zbiornik wodny, przez który swobodnie przepływa rzeka. Jeżeli ten zbiornik wodny jest jakoś tam zagospodarowany, a w przypadku poziomu flow, czyli mówię tutaj o miłości i rozsądku, człowiek już na tyle potrafi zarządzać swoją własną energią, czyli tak naprawdę swoją uważnością, do tego stopnia, że zagospodarowuje tą energię. A jeżeli człowiek jest dobrym gospodarzem i dobrze zarządza swoją energią, doprowadza to tylko i wyłącznie do tego, że tej energii zaczyna robić się więcej. To pole energii zaczyna stawać się silniejsze, zaczyna stawać się większe. A w związku z tym w życiu zaczynamy napotykać coraz więcej zgodnych właśnie z tym poziomem świadomości, okoliczności, sytuacji, zdarzeń, ludzi i tak naprawdę wszystkiego, co w życiu zaczyna nam na naszej drodze rozwoju sprzyjać, wspierać nas, a wręcz często motywować i jeszcze bardziej popychać nas w tym kierunku, który będzie sprzyjający dla życia w nas, tak? Czyli będzie czymś rozwojowym, czymś fajnym, czymś ciekawym, czymś miłym, czymś inspirującym, czymś, co tak naprawdę jest już nie tylko dla ciebie, nie jest takiego egoistycznego punktu widzenia, tak? Ja sobie wejdę na poziom flow i przyciągnę sobie nowe BMW i będę mógł nim jeździć, a wszyscy zobaczą, że ja mam BMW. Rozumiesz? To w ogóle nie o to chodzi. W poziomie flow chodzi o to, że ty zaczynasz już myśleć szerzej, nie o sobie jako jednostce, ale właśnie o sobie jako części tego większego organizmu. I nasz ostatni poziom to nic innego jak czyste Tao, tak? Nie będę szedł wyżej na poziom ostatecznej świadomości, nie chcę, żeby później tak ktoś zaczął mówić. Bartek się uważa za oświeconego. Nie, absolutnie nie uważam się za oświeconego. Sam mam jeszcze na pewno sporo pracy do zrobienia, ale mogę się podzielić dużą ilością wiedzy na ten temat. Więc kontynuując, tak, mamy czyste Tao i czyste Tao zaznaczymy sobie już na kolor żółty, tak? Kolor żółty będzie tak naprawdę jeszcze większym, jeszcze szerszym polem energii. Dlaczego? Dlatego, że ty coraz bardziej zaczynasz wchodzić w ten stan czucia się, tak naprawdę stan bycia, stan czucia się częścią większej całości. Na poziomie tutaj, który mamy zaznaczony na czerwono, czyli na poziomie flow, my dopiero tak naprawdę zaczynamy, można by było powiedzieć, tak? Zaczynamy.
postrzegać siebie jako część większego organizmu. Natomiast na poziomie czystego Tao zaczyna stawać się to dla Ciebie już taką, można by było powiedzieć, normą, tak? Zaczyna się to stawać codziennością i zaczynasz wyraźnie widzieć, rozumieć i doświadczać tego, że wszystko to naokoło Ciebie, to co wszystko się dookoła Ciebie znajduje, jest niczym innym jak przedłużeniem Ciebie. Że tak naprawdę w ludziach jest ta sama świadomość i ja na przykład wiele razy, tak, powiem Ci przykład z mojego życia. Wiele razy i często mam takie wrażenie i takie doświadczenie, jakbym rozmawiał sam ze sobą, rozmawiając z drugim człowiekiem, tak? I absolutnie nie chodzi tu właśnie o tą taką egotyczną perspektywę, że Bartek wie najlepiej, Bartek jest najmądrzejszy i on sam ze sobą rozmawia, tak? Nie, w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, że na tym wyższym poziomie wypełnia nas wszystkich to samo, ta sama energia, to samo zrozumienie, ta sama częstotliwość. My jesteśmy faktycznie jedną świadomością i na tym poziomie zaczynasz to po prostu coraz i coraz i coraz i coraz bardziej widzieć. Czyli co to znaczy? To znaczy, że przestajesz postrzegać siebie jako coś odrębnego, zaczynasz się postrzegać jako po prostu coś coraz większego, coraz szerszego, coś co obejmuje coraz większą liczbę ludzi, coraz większą przestrzeń, coraz większą powierzchnię, tak? Żeby powiedzieć to tutaj najprościej. Mam nadzieję, że rozumiesz to wszystko i wytłumaczyłem to w miarę jasno, w miarę przyswajalnie. Bo tak naprawdę musisz zrozumieć i zapamiętać. Poziomy świadomości poziomami świadomościami to jest jedna z perspektyw, tak? Ta piramidka i emocje z tym związane, jasne. To jest niezwykle ważne, to jest niezwykle istotne i oczywiście ja też tutaj znów grubą kreską podkreślam. Pamiętaj o tym, bo to Ci tylko może pomóc. Natomiast ta perspektywa energetyczna, czyli spojrzenie na mapę poziomów świadomości pod troszeczkę innym kątem, w troszkę innym kontekście może Ci pomóc i ułatwić korzystanie z tego właśnie na poziomie energetycznym. Gdyż będziesz zauważać, czy zauważała to, na co jest zużywana Twoja energia, czy tej energii przybywa, czy tej energii zaczyna brakować, a najlepszym, tak naprawdę najlepszym przełożeniem tego, co się dzieje z Twoją energią, będzie właśnie nic innego jak Twoje samopoczucie oraz to, jakiej jakości prowadzisz obecnie życie. Bo to jest też taka bzdurka troszeczkę, tak, że ludzie rozwinięci duchowo to tak naprawdę czują się tak, żyją w jakichś tam, nie wiem, warunkach i tak dalej. Nie, to jest, kochani, program. To jest program mówiący, że tak się żyje. Jasne, razem ze wzrostem poziomu świadomości człowiek tak naprawdę naturalnie dąży do coraz większego minimalizmu w swoim życiu. Ale to nie znaczy, że człowiek musi się odizolować od społeczeństwa, że człowiek, nie wiem, nie używa technologii albo coś takiego. Może tak było 500 lat temu, po prostu kiedy tej technologii nie było. Natomiast czasy się zmieniły, energie się zmieniły i tak samo zmienia się to, jak my powinniśmy rozumieć i korzystać z poziomów świadomości. A teraz, na sam koniec, już odłożę sobie tylko pisak, na sam koniec to, co obiecałem, czyli to niezwykle proste ćwiczenie. Bo to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo proste, tylko wymaga odrobiny szczerości. Więc teraz, naszykuj sobie kartkę i długopis. Zatrzymaj sobie na chwilę film, jeśli potrzebujesz. I jeżeli już masz kartkę i długopis, no to rozrysuj sobie tydzień, tak? Tak jak na przykład w szkole zawsze był plan lekcji. Plan lekcji mieliśmy poniedziałek, wtorek, środa i tak dalej i podzielony na godziny. Podziel sobie w tym tygodniu, każdy w minionym tygodniu, czyli dzisiaj mamy, kiedy film jest opublikowany, mamy niedzielę, więc podziel sobie ten tydzień, który upłynął właśnie, którego mamy ostatni dzień, na 7 dni i każdy z tych dni podziel sobie na 5 części, tak? Czyli na przykład od 8 do 10, od 10 do 13 i tak dalej, tak żeby było łatwo Ci się po prostu zidentyfikować z konkretnym obszarem. Czyli na przykład to jest czas, kiedy jadę do pracy, to jest czas, kiedy jestem w pracy, to jest czas, kiedy jem lunch, to jest czas, kiedy mam wolne. Tak żeby było łatwo Ci z tym zidentyfikować. Tylko o to chodzi, o Twoją identyfikację z tym. No i teraz, jeżeli masz już to rozrysowane, weź sobie, napisz te 5 literek, tak? P dla przetrwania, C dla cierpienia, N dla neutralności, F dla flow i R dla czystego Tao. A jeżeli chcesz, dodaj sobie jeszcze jakąś swoją literkę dla poziomu ostatecznej świadomości, też mówiąc inaczej, oświecenia.
Masz te 5 lub 6 literek i teraz twoim zadaniem będzie przeanalizować, czyli stanąć ze sobą w prawdzie, stanąć ze sobą w szczerości, przeanalizować ten miniony tydzień i w każdym z tych okienek wpisać dominujący w tym okienku stan. Czyli na przykład, jeżeli byłeś, czy też byłaś w poniedziałek rano w drodze do pracy i były korki i zacząłeś, czy zaczęłaś się wkurzać i zaczęło cię to drażnić i ty już dojeżdżając do pracy czułeś, czy czułaś takie wewnętrzne zmęczenie, wypalenie i najbardziej to chciałbyś pójść i zacząć krzyczeć na wszystkich albo w ogóle zacząć pójść i kogoś walnąć w głowę za to, że są korki w mieście, co wtedy? Wtedy w takim okienku wpisujesz sobie literkę. Jaką literkę? Będzie to albo cierpienie, albo przetrwanie. Przeanalizuj sobie wtedy. Weź mapę poziomów świadomości, możesz cofnąć ten film, zobaczyć jeszcze raz tą piramidkę i zobacz, jakie są tam emocje. I postaraj się zauważyć, czy to te emocje były tymi dominującymi w tym czasie. Natomiast idąc dalej, kiedy wypełnisz sobie już całą tą tabelkę, możesz tak jak ja użyć po prostu różnych kolorów, żeby było ci łatwiej. I wtedy zauważysz, który poziom świadomości jest tym dominującym. I oczywiście, tak, patrzymy tu na skalę ostatniego tygodnia, można by to było rozszerzać w nieskończoność, ale musisz wiedzieć, że nasza rzeczywistość ma tą też niesamowitą właściwość, że tutaj wiele rzeczy jest skalowalnych. Jeżeli coś się dzieje na poziomie jednego dnia, to prawdopodobnie będzie się działo też na poziomie tygodnia, ale też na poziomie miesiąca, ale też na poziomie półrocza, i tak dalej, rozumiesz? To się po prostu rozszerza. Więc jeżeli zauważysz, że na przełomie ostatniego tygodnia dominowało w tobie na przykład, nie wiem, cierpienie, no to znak, że prawdopodobnie twoja dominująca wibracja w życiu to jest właśnie cierpienie. Jeżeli dominowało flow, to znaczy, że jest to flow. A jako potwierdzenie i taki dodatkowy element, dzięki któremu ty upewnisz się, czy ja faktycznie jestem na poziomie flow, czy na poziomie przetrwania, będzie nic innego jak moment, w którym rozejrzysz się po swoim życiu i znów staniesz ze sobą w prawdzie. I zauważysz, co w twoim życiu jest fajne, co ci się podoba, co jest tak naprawdę zgodne z tobą, co czujesz, że jest właśnie tym przedłużeniem ciebie, co czujesz, że jest tak naprawdę takie, jak ty chciałbyś, czy chciałabyś, żeby było, a co takie nie jest. Rozumiesz? Bo jeżeli okaże się, że to jest nie takie, tamto jest nie takie, to mi się nie podoba, tutaj coś jest jakiś pożar do ugaszenia, no to znaczy, że koncepcja, jaką przyjmujesz w głowie, czy też ta rozpiska, którą sobie robisz, jest właśnie czymś, co pochodzi z umysłu, a nie z rzeczywistości. My tutaj jesteśmy w rzeczywistości. Oczywiście mamy umysł i możemy z niego korzystać, natomiast nie mamy żyć w umyśle, my mamy żyć w rzeczywistości. I ten rozwój przede wszystkim, tak, nasz wzrost, następuje w rzeczywistości, poprzez nasze bezpośrednie doświadczenie. Więc pamiętaj o tym. Jasne, teorie, koncepcje, to wszystko jest fajne, ciekawe i tak dalej, ale bardzo często wysysa nas jeszcze bardziej do głowy, my się coraz bardziej nad tym zastanawiamy i za cholerę nie wiemy, co z tym zrobić. Natomiast kiedy podejdziesz do tego po prostu praktycznie, po prostu praktycznie, zobaczysz, że twoja podróż, twój wielowymiarowy rozwój zacznie przyspieszać, bo będziesz wiedzieć, gdzie na mapie się znajdujesz, a dzięki temu zobaczysz chociażby, jakie stany emocjonalne są na kolejnym szczebelku tej drabiny, tak? A jeżeli widzisz, jakie są emocje, chociażby jakie stany emocjonalne są na wyższym szczebelku drabiny, one będą dosłownie jak kolejna ulica na mapie, którą ty masz przekroczyć. Czyli jeżeli jesteś na przykład na poziomie cierpienia i doświadczasz żalu, to kolejnym krokiem w twoim rozwoju będzie poziom przetrwania. To jest droga, to jest cała droga, którą ty przechodzisz. A na poziomie przetrwania mamy na przykład co? Mamy na przykład złość. Więc kiedy czujesz żal, a nagle zamieni się to w złość, to wiesz, że idziesz do góry. Rozumiesz? Natomiast jeżeli czujesz żal, a później nagle zaczniesz czuć wstyd, że czujesz żal, czyli będziesz emocje tak jakby do tyłu, co to znaczy? To znaczy, że po prostu robisz krok wstecz. I to jest naprawdę tak proste, jasne i oczywiste. I mam nadzieję, że wyniesiesz to z tego filmu dla siebie, że zaczniesz to stosować w swoim życiu. A ja na sam koniec przypominam jeszcze tylko o tym, że jeżeli oczywiście oglądasz go teraz, dzisiaj, tutaj, w niedzielę,
to tylko dzisiaj do północy możesz dołączyć do programu Alchemia, w którym pracujemy właśnie nad tym, żeby podnieść poziom świadomości, żeby twoje życie zaczęło płynąć, żeby rzeczy, o których marzysz, których pragniesz, których chcesz, a których jednocześnie możesz odczuwać brak, zaczęły po prostu przychodzić do ciebie. Także zachęcam cię serdecznie, link oczywiście będzie gdzieś tutaj w komentarzu, w opisie filmu, a ja tymczasem żegnam się już z tobą na dzisiaj. Tak, znów się rozgadałem, film miał być krótszy, ale wyszedł dłuższy, ale to nic. Mnóstwo miłości, mnóstwo światełka dla ciebie i cudownego dnia, tygodnia i do zobaczenia. Do zobaczenia na pozostałych social mediach, na Instagramie, na Facebooku. Dobra, kończę, bo się nie zamknę. Mnóstwo miłości, mnóstwo światełka dla ciebie i do zobaczenia za tydzień w kolejnym filmie. Namaste.